Witam Państwa w firmie maszyneria.pl. Przedstawiam Państwu szlifierkę narzędziową 3D642E. Maszyna wyposażona jest w sposób wzdłużny, sterowany hydraulicznie. Tutaj mamy agregat hydrauliczny. Podnoszenie wrzeciennika i opuszczanie jest sterowane elektromechanicznie. Teraz maszyna jest ustawiona do szlifowania. Stół możemy sobie wystartować zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. Startujemy posuw wzdłużny stołu. Po skończonym szlifowaniu, gdy już zatrzymamy stół, wyłączymy sobie obroty ściernicy, możemy sobie odjechać, teraz zaprezentuję odjazd wrzeciennika do góry. Samo przybieranie podczas szlifowania odbywa się ręcznie, tu mamy pokrętło od przybierania. Odjechaliśmy sobie od materiału, od stołu. Teraz wyłączymy sobie elektromagnes. Maszyna wyposażona jest w elektromagnes. Wyłączamy. Weźmiemy sobie płytkę. O. Tu było nasze szlifowanie. Załączymy jeszcze raz elektromagnes. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na stronę www.maszyneria.pl.